Cześć wszystkim. Udało nam się, jak widzicie, załatwić bardzo fajną salę nagraniową. Chodziliśmy tutaj po całych targach w hali Expo i w końcu Krzysiek znalazł naprawdę bardzo fajną salę, gdzie bawił się trochę oświetleniem, dobrał wszystko naprawdę idealnie. Chciałbym w tym filmie rozwinąć trochę temat, który zacząłem, już napomknąłem na kanale Patryka Sobotki, aczkolwiek tamten film był taki naprawdę stricte dla pacjentów, ubrany w takie słowa, by zrozumieli to, że przyczyna bólu w ich kręgosłupie szyjnym może być naprawdę bardzo odległa i szyja jest tylko skutkiem, jest tylko ofiarą procesu toczącego się gdzieś indziej. Jeśli masz problem z pacjentem, który nie idzie ci w terapii, który już na czwartej, piątej terapii, pomimo tego, że wykonujesz różne techniki rozluźniające napięcie w okolicy szyi, nie reaguje w ogóle na twoją terapię, bądź reaguje na chwilę, ale za tydzień problem wraca ponownie, to być może nie pracujesz w ogóle na przyczynie problemu, tylko na ofierze problemu. Jak mówiłem już na wcześniejszym filmie, przyczyną może być nawet skręcenie kostki z dzieciństwa, co zabodźcowało cały łańcuch mięśniowo-powięziowy aż do mięśni szyi. Ale w praktyce, jak można to stwierdzić? Nie będę tutaj pokazywał testów diagnostycznych, bo jakby po pierwsze nie mam jakim, po drugie nie ma tu za bardzo warunków, ale mogę pokrótce opowiedzieć, jak można to naprawdę bardzo prosty sposób wykonać i każdy z was, idąc tym tokiem myślenia, powinien bardzo łatwo dojść do tego, czy faktycznie ta przyczyna jest w szyi, czy może poza szyją. Czyli dajmy sobie na przykład bolesny i ograniczony skłon boczny w lewo, duża sztywność po prawej stronie szyi. Pacjent zgłasza wam, że nie może spojrzeć pod lewą pachę, ponieważ czuje ból, czuje sztywność, czuje ciągnięcie po tylnobocznej stronie, po prawej tylnobocznej stronie. Wykonaliście już 3-4 terapie, pracowaliście na odcinku szyjnym, ale problem cały czas wraca. Zastanawiacie się, co może być przyczyną, pytacie go o różne urazy. Pacjent zgłasza wam, że jedyne złamanie, jakie miał, to złamana prawa kostka boczna. W takim razie możecie od razu przetestować całą boczną taśmę. Pacjent nie zgłasza wam żadnego urazu na lewej taśmie, po lewej stronie ciała. Na prawej bocznej taśmie zgłasza złamanie kostki. Testujecie skłony boczne, sprawdzacie, że faktycznie jest problem i ze stawem biodrowym, gdzie mamy zmniejszony zakres przywiedzenia. Faktycznie jest problem z kręgosłupem lędźwiowym, gdzie mamy zmniejszony zakres skłonu bocznego. Faktycznie do jednego kolana z boku pacjent sięga bardzo ładnie, do drugiego ma duży problem, duża sztywność, widzicie, że problem biegnie od kończyny. Ale zastanawiacie się, czy jest to związane z jego bólem, czy kompletnie niezwiązane. Możecie sobie wybrać jeden z mięśni tworzących tylnoboczną taśmę, przykładowo najszerszy grzbietu, wykonać terapię na mięsień najszerszych grzbietu, rozluźniając powięź, bądź działając na układ nerwowy poprzez techniki energii mięśniowej, bądź pracując na przegrodzie mięśniowej między mięśniem najszerszym grzbietu a obłym większym, sprawdzić, jak potem po terapii najszerszego grzbietu wygląda skłon boczny w odcinku szyjnym kręgosłupa. Jeśli pacjent zgłasza wam, że skłon boczny się poprawił, zmniejszył się ból, pomimo że nie pracowaliście w ogóle na szyi, możecie pójść na taśmie dalej. Sprawdzić na przykład mięsień pośladkowy średni, opracować przegrodę między pośladkowym średnim a naprężaczem pomiędzy szerokiej, ponownie stestować, czy poprawił się faktycznie zakres w odcinku szyjnym. Oczywiście najpierw możecie wykonać test, który stwierdza, czy mamy przykurcz na naprężaczu i paśmie biodrowo-piszczelowym, czy nie mamy przykurcz. Nie będę o tym teście mówił, bo każdy z was na pewno go zna. Jeśli faktycznie zobaczycie różnicę między lewą a prawą stroną, to wiecie już, że warto popracować na tym naprężaczu. Jeśli po przykładowo jednej technice energii mięśniowej już zauważycie poprawę w odcinku szyjnym, wiecie, że możecie dodać też mięśniowo-powięziowe rozluźnianie bądź pracę na przegrodzie poprzez technikę aktywnego rozluźniania i to też powinno wam poprawić stan pacjenta.
Sprawdzacie oczywiście najlepiej, wykonujecie to w takiej kolejności: test, terapia, test. Sprawdzacie, na ile pomogło Wam to w zniwelowaniu bólu oraz w zwiększeniu zakresu ruchomości w odcinku szyjnym. Oczywiście możecie pójść jeszcze niżej, popracować na przegrodach mięśni strzałkowych i też sprawdzić, jak to wpływa na szyję. Następnie sprawdzić, czy staw skokowy jest mobilny, wykonać mobilizację stawu skokowego bądź inne techniki, które znacie, i ponownie ocenić szyję. Problem oczywiście może biec zupełnie z innej strony, czyli poprzez uraz przedziału przyśrodkowego kolana, poprzez mięśnie przywodziciele, mięśnie skośne zewnętrzne brzucha, mięśnie zębaty przedni, równoległoboczny i płatowy głowy. Możecie mieć ograniczony skłon boczny w odcinku szyjnym, bardzo wrażliwy mięsień płatowy, bardzo bolesny podczas palpacji. Wiecie, że macie skróconą taśmę płatowy, równoległoboczny, zębaty przedni. Oczywiście płatowy po przeciwnej stronie, zębaty przedni z równoległobocznym też po przeciwnej. Następnie taśma biegnie po mięśniach, skośnych zewnętrznych brzucha i przywodzicielach. Sprawdzacie rotację u takiego pacjenta. Jeśli przykładowo mamy ograniczony skłon boczny w prawo ze względu na skrócenie mięśnia płatowego głowy i mięsień płatowaty jest bardzo wrażliwy podczas badania palpacyjnego mięśnia płatowatego, jest duża różnica między lewym a prawym. Pacjent ma także ograniczoną rotację ze względu na to, że mięsień równoległoboczny nie pozwala na oddalenie łopatki od kręgosłupa, bądź taśmę skraca mięsień zębaty przedni. To zobaczycie, że gdy popracujecie na tym, bardzo często zobaczycie, że jeśli popracujecie na tym równoległobocznym bądź na tym skróconym zębatym przednim, od razu poprawi się skłon boczny. Ponieważ równoległoboczni zębaty przedni będą ograniczać rotację kręgosłupa w odcinku piersiowym, ale ze względu na to, że łączą się powięzią z mięśniem płatowym głowy, będą ograniczały skłon boczny. Oczywiście nie wiecie, który z tych mięśni skraca taśmę i który wybrać do terapii. Powie Wam to ustawienie łopatki w stosunku do kręgosłupa. Prawidłowa odległość łopatki od kręgosłupa to 7-7,5 cm. Jeśli widzicie, że u pacjenta łopatka jest oddalona około 5 cm, wiecie od razu, że taśmę tą skraca mięsień równoległoboczny i to on będzie bodźcował napięcie płatowatego. Jeśli z kolei łopatka jest oddalona o 10, 11, czasem nawet 12 cm od kręgosłupa, wiecie, że to mięsień zębaty przedni skraca taśmę i to on jest za to odpowiedzialny. I praca na równoległobocznym w tym momencie, rozciąganie tej taśmy, nie przyniesie żadnego efektu, bądź będzie jeszcze gorzej. Efekt przyniesie dopiero praca na mięśniu zębatym. Bo jeśli rozciągniecie jeszcze bardziej równoległoboczny, najczęściej będzie bardziej rozciągnięty, bardziej będzie się jeszcze bronił przed rozciąganiem i bardziej będzie bodźcował swoją taśmę aż do mięśnia płatowatego, by bronić się przed tym nadmiernym rozciągnięciem. Jeśli oczywiście to Wam pomogło, możecie popracować na mięśniach skośnych zewnętrznych brzucha bądź na powięzi tłowia w celu uwolnienia tam napięć, ponownie stestować szyję. Jeśli dalej jest poprawa, pójdźcie niżej do przywodzicieli, sprawdźcie zakres odwiedzenia jednej kończyny dolnej, drugiej kończyny dolnej. Jeśli zobaczycie, że jest bardzo duża różnica w zakresie odwiedzenia między lewą a prawą kończyną, oczywiście macie kolejną hipotezę na temat tego, że są one zaangażowane w napięcie całej taśmy. Wykonajcie jedną dowolnie wybraną przez siebie technikę, stestujcie ponownie szyję. Jeśli zobaczycie, że ewidentnie zachodzi poprawa i odnośnie zakresu ruchu i odnośnie bólu zgłaszanego przez pacjenta, wiecie, że warto dalej popracować nad tą grupą mięśniową. Albo inny przykład, problem w odcinku lędźwiowym na skutek urazu barku. Na skutek urazu barku doszło do nadmiernego napięcia mięśnia najszerszego grzbietu, który spowodował po pierwsze ściągnięcie łopatki, po drugie skłon boczny w odcinku lędźwiowym, po trzecie doprowadził też do skoliozy. Mógł to być uraz w dzieciństwie,
przychodzi do Was z gabinetu dziecko ze skoliozą, dziecko ma 12-13 lat, chodzi cały czas na rehabilitację, na gimnastykę korekcyjną, nic mu niestety nie pomaga. Lewy czworoboczny lędźwi, nie wiadomo czy jest skrócony, czy nadmiernie rozciągnięty, ale widzimy, że dziecko jest przechylone lekko na lewo, w skłonie bocznym w lewo. Możliwe, że nikt u tego dziecka nawet nie zadał sobie trudu, nie pokusił się o zbadanie długości mięśni czworobocznych, tylko uznał za pewnik to, że mięsień jest na pewno nadmiernie skrócony, ponieważ wizualnie już widać, że dziecko jest przechylone na lewą stronę, widać, że trójkąty talii są asymetryczne, widać, jak się zaznaczają fałdy. Oczywiście w gabinecie porządny fizjoterapeuta powinien zawsze wykonać badanie na test długości mięśnia czworobocznego. Badanie, myślę, że każdy wie, jak wygląda. Stabilizujemy talerze biodrowe. Pacjent stoi tyłem do nas. Wykonuje powoli skłon boczny w lewo, skłon boczny w prawo, sięgając ręką do kolana. Terapeuta sprawdza, w jakim zakresie kątowym podczas skłonu bocznego zaczyna poruszać się talerz. Czyli wiemy, kiedy ten mięsień faktycznie zaczyna nadmiernie ciągnąć, kiedy jest nadmiernie skrócony. Nie należy brać oczywiście tego wszystkiego za pewnik. Należy zbadać pacjenta bardziej szczegółowo, zbadać relacje z mięśniem pośladkowym średnim, zbadać relacje z mięśniem najszerszym grzbietu, ponieważ to one lubią wzbudzać często mięsień czworoboczny do nadmiernego napięcia i skrócenia, bądź spowodować jego nadmierne rozciągnięcie. Nie lubię popadać w schematy, ale wielu z Was pewnie wie, że jest to bardzo częsty schemat, skrócony prawy najszerszy grzbietu i lewy mięsień czworoboczny lędźwi. Najszerszy lubi bodźcować mięsień czworoboczny do nadmiernego napięcia. Razem lubią utrzymywać skoliozę prawostronną piersiową, lewostronną lędźwiową. Jak wiecie, 80% skolioz to prawostronna piersiowa, lewostronna lędźwiowa, 20% ludzi ma na odwrót. Bardzo często prawy najszerszy grzbietu ściąga talerz ku górze i lewy czworoboczny mu w tym pomaga. Wtedy faktycznie należy pracować na tym lewym czworobocznym, żeby zmniejszyć jego napięcie, rozciągnąć ten mięsień oraz na prawym najszerszym grzbietu. Jednakże czasem dochodzi do takiej sytuacji, gdy mamy uraz kończyny dolnej bądź upadek na staw biodrowy, staw krzywobiodrowy, gdzie nadmiernie zabodźcowany zostaje mięsień pośladkowy średni, który ściąga talerz do dołu i ku tyłowi. Oczywiście mięsień czworoboczny lędźwi za nim pójdzie. Mięsień dźwigać żebra nie może się temu przeciwstawić, ponieważ jest za słabym mięśniem w stosunku do silnego mięśnia czworobocznego. Spowoduje to obniżenie żebra i będziemy u takiego dziecka widzieć, że faktycznie przychodzi lekko przechylone w lewo, jest faktycznie w skłonie bocznym przez obniżenie 12 żebra dolnych żeber, w zasadzie 11 też będzie zapewne obniżone, dojdzie do skłonu bocznego w odcinku piersiowym, do skłonu bocznego na poziomie TH11, TH12. Ale w tym przypadku rozciąganie mięśnia czworobocznego lędźwi i praca na tym mięśniu niestety nic nie da i będzie tylko jeszcze gorzej, bo on już jest nadmiernie rozciągnięty. Ten pośladkowy średni cały czas będzie ściągał talerz w dół. Będzie mu się to jeszcze łatwiej udawało ze względu na to, że jeszcze bardziej osłabimy, rozluźnimy, rozciągniemy czworoboczne lędźwi, dźwigać żebra też sobie z tym nie poradzi i skolioza będzie jeszcze większa. Także ważne jest to, żebyśmy zbadali, jakie napięcie ma pośladkowy średni i zbadali zakresy długości między lewą stroną a prawą stroną. Dopiero po terapii mięśnia pośladkowego średniego pacjent odetchnie. Dodatkowo zauważycie, że na skutek tego, że lewy talerz biodrowy uległ obniżeniu, a prawy uniesieniu, prawy czworoboczny lędźwi przez długi czas był skrócony. I tutaj będziemy pracować nie na lewym, a prawym czworobocznym lędźwi, czyli na wypukłości łuku. Wiadomo, że w skoliozach wszyscy z góry zakładają, że należy pracować na wkręcłości łuku.
Oczywiście, w większości przypadków tak, ale zapamiętajcie, że są przypadki, gdzie będziemy pracować na odwrót, czyli wręcz na wypukłości łuku i dopiero wtedy, pracując na tym prawym czworobocznym, lewym posiadkowym, średnim, dalsza terapia i ćwiczenia zadawane pacjentowi mają jakikolwiek sens. Jeśli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś fajne przypadki, bądź mieliście jakieś fajne przypadki pacjentów, których dysfunkcja szyi była spowodowana jakimś odległym problemem w innej części ciała i poradziliście sobie z tym problemem, podzielcie się z nami. Chętnie lubimy czytać o takich przypadkach. Motywują nas do dalszego działania. Są też takim fajnym bodźcem do myślenia, co by było gdyby, do analizowania różnych przypadków. Jeśli macie problem z jakimś pacjentem i nie wiecie, co mogłoby być przyczyną, ale wiecie, jakie miał mniej więcej urazy, możecie zadać pytanie w komentarzu. Postaramy się Wam jak najlepiej pomóc. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.